taka trochę nieplanowana wycieczka na Herodium w ramach pomocy bliźnim. I teraz wchodzimy na szczyt Herodium. To był pałac. Pawełek wchodzi na Herodium. Czeka, żeby wrócić. Gdzie Paweł? To jest Pawełka. Najważniejszy punkt programu. A tutaj model grobu Heroda. Po schodach. Tutaj jest Jeruzalem. Po lewej Betlejem. I tu zaczyna się pustynia, przez którą wczoraj przyjeżdżaliśmy samochodem. Tam gdzieś jest Morze Martwe. O, nawet widać Morze Martwe w oddali. Nie wiem, czy na filmie widać. A tutaj jest wejście. Tu były kiedyś schody na górę z samego dołu. Te schody wyglądały kiedyś tak. W tej chwili widzimy tylko takie łuki, które zostały ze schodów. Tutaj się schodzi na dół. Zejście oczywiście na stronę, gdzie jest Jeruzalem, które widać tak. Jesteśmy w łazience i w chłodni. Paweł, dawaj, myjemy się. Tutaj była chłodnia, cold room. Paweł się będzie mył w łazience, uwaga. Czy ktoś tutaj chce wejść? Michał. Paweł się idzie myć. Pawełek właśnie idzie się wykąpać. Już no, jest gotowy. Szoruj się, Paweł. Szoruj się. No, ale porządnie się umyj, żebyś nie miał tego błotka, co miałeś z Morza Martwego. Dobrze. Świetnie się myjesz. Już czyste kolana też? Taką bardzo zimną wodą. I już wyschniesz. Nie ma ręczników, bo tutaj jest bardzo gorąco i się wysycha. 5 sekund. Dobra. Ale jesteś czysty, jak pachniesz, pokaż. Błotkiem z morza. Błotem jeszcze czuć. Teraz wychodzimy z łazienki na główną część pałacu. To jest główna część pałacu. Zaraz będziemy oglądać to wszystko. Tu była wieża. Chodź, Paweł. Idziemy dalej. Idziemy sprawdzić, czy są... I za chwilę Pawełek będzie wchodził do tuneli. Tylko najpierw zobaczymy tutaj pałac Heroda. Pod ziemią. No chodź, zobaczymy. Jeśli on tego na nas. Ale ucie. Gdzie jesteś?
masz problemu, bo ty musisz przechodzić. Oni byli niżsi. Wrócimy do tuneli. Ja tam trzymać. It would be long. Na rączki. Nie, nie możesz na rączki, Paweł. Musisz iść na nóżkę. Na rączki. To ja wolę, Paweł, trzymać się po ręce. Wiesz, tak będzie bezpiecznie. Ok. Jesteśmy pod ziemią. Już możesz teraz. Bo jest zimno. Przyjemnie. Ania, obróćcie się. Dalej, schodzimy do dolnej cysterny. Poprzez tunele. A nie boisz się, Paweł? Naprawdę? Halo, popatrzcie się na mnie. Halo. Dobrze, mam was. Idźcie. No, chodźcie, chodźcie. Chodźcie do mnie. Przez te tunele. Bo są lampy. Tędy kiedyś ciągnięto wodę na górę. To jest wyjście bezpieczeństwa. Piękny Paweł, ty obsypujesz tunel. Nie zasypuj, Paweł, tunelu. A tu jest cysterna. Cysterna? No, tu kiedyś wodę trzymano. Teraz myślono. Jak on się zabezpieczył, nie? Musieli tutaj, bo cysterna to była podstawowa rzecz. Chodźcie. To jest najgłębsza. Żeby jasny, jasny nie wyjeżdżał. Długa cysterna. Ile lat? Tak, to jest do tego emergency exit.